zaraz pokażemy jak zamocować i dopasować obudowę lampki. Dopasować, bo przewody w każdym robocie są ułożone trochę inaczej. Musicie je trochę poprzesuwać, żeby obudowa dobrze się trzymała. Jak widać, jest tu sporo różnych przewodów. Odegnijcie je, żeby nie przeszkadzały w podłączaniu. Miałem trochę kłopotów z układaniem tego wszystkiego. Głównie z powodu wystających gwintów, o które zahaczały przewody. Musiałem poukładać przewody, pochować je. Oczywiście metodą prób i błędów. Kiedy już nic nie wystaje, sprawdźcie, czy przewody się nie rozłączyły i czy przepływa prąd. Nałożyłem trochę kleju i poruszam pajączkiem, żeby klej oblał połączenie między obudową a podstawą. Obudowa będzie się trzymać. Zabezpieczy przewody, a robot będzie ładnie wyglądał.